Kolega, nie robisz się młodszy. Daj mi spokój. Musisz podzielić się wiedzą. Musi to jedź płynąć mnie. Łosoś na targ. A ja zrobię, co zechcę. Daj mi spokój. Daj mi. Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą o alchemii. Ty? Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą z Pikarok. Mówię poważnie. Doprawdy? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Mogę ci jakoś przekonać? Bogowie, natrętny jesteś jak gies przed burzą. A ja akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału, więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie 3 sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Nie mądrzy się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandare. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? Kwiat kurzy śladu. Przecież on nie ma żadnych właściwości alchemicznych, poza... Hola, hola, nie uczuj za dzieci robić! Zresztą tu nie chodzi o byle kwiat, tylko ten z Morskogen. A tam, jeśli wierzyć plotkom, zalął się leśny stwór, który zazdrośnie strzeże wszystkich ziół. Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże swoich sekretów? Brzmi znajomo. Spirytus? Po co ci spirytus? Jak zapewne wiesz, potencjalny uczniu, alkohol jest bazą do ważenia eliksiru. A im lepszej jakości alkohol, tym lepszy eliksir. Ten spirytus nie ma sobie równych. Ta moc, aromat. Niestety nie sposób go dostać, odkąd gorzelnia na Gradowej Górze popadła w ruinę. A, ale ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Taki jesteś pewny siebie? Kwiat. Hola! Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże... Ten Frithjof, co to za jeden? Beder Makar. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Beder Makar to druid, który potrafi wpływać na pogodę, przerwać sztorm, wywołać gradobicie, sprawić, by wroga spopielił piorun. Więc dobrze radzę. Zwracaj się do niego z szacunkiem. Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję. Czego się dowiesz? I kiedy się dowiesz? No, a teraz idź. Raz, raz, nim się rozmyślę. Powiedziałem ci, co? Chciałem się o coś dopytać. Nie dość, że gęba paskudna jak u ropuchy, to jeszcze pamięć jak u złotej rybki. No, czego chcesz? Bywaj.
Uważaj! Tu ma gniazdo. Chyba mam towarzystwo. Na pewno ktoś zapłaci za trofeum.
Poradzimy sobie z potworem. Byłem w lochu. Więcej tam teraz wulkanów niż ludzi. Pomyślałem, że nas zgodzisz, wyłożę ziemię? My byśmy się obronili. Wiadomo, że Larwik ma lepszy. Ryby rybami, ale nie ma to jak pożądny baranek. Hejże! Wyście wiedźmin. Tak. Dobrze widzę. Witajcie. Widziałem ogłoszenie. A mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi, a na moje wyszło. Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Frejo miłosierna. No nareszcie zczezł, sukinsyn. A rzeknijcie, ciężko było? Może opatrzyć was trzeba? Nie, wszystko w porządku. No tak, wam to nie pierwszyzna. Nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę, to dla was. Dzięki, bywajcie. A to porem. Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów, jak mogę pomóc. Ty jesteś Svana? Przychodzę w sprawie wyścigów śmiałków. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę. Zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy. Czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. Zwycięzca może liczyć na jakąś nagrodę? Okryje się chwałą. Dowiedzie swojego męstwa. Miałem nadzieję na coś bardziej materialnego. Dla nas ma to akurat najmniejsze znaczenie. Ale tak, zwycięzca zawsze dostaje coś, co będzie przypominać o jego wyczynie. Czasem jest to miecz, czasem hełm albo tarcza. No proszę, jednak potraficie być praktyczni. Odwagi mi nie brak, gorzej z czasem. Może zapiszę się przy innej okazji. To sobie można najwyżej w zębach pomigać. Będą to jest śpiewać. Jejku, jesteś upiorem. Uważajcie sobie. Witaj, ładna gospoda. Gospoda? To żadna gospoda, tylko dom wojowników. Aha. To co się robi w domu wojowników? Walczy? Czasem ktoś komuś po mordzie przyleje, ale ludzie raczej przychodzą się tu napić, zjeść, przy ogniu ogrzać, pogadać czy posłuchać skaldów. Całkiem jak w gospodzie. Wy z kontynentu nic nie rozumiecie. Napij się naszego miodu, to może zmądrzejesz. Pokaż, co tam masz na sprzedaż. Mam ochotę na partyjkę gwinta, tego mi trzeba. Thank you.
Kupujesz tego barana? Chudliwy tryb. A co ty tam wiesz? Nie tutejszy, a dumnie nosi głowę. Ten pentak łgał w żywe oczy. Nie gada! O, spójrzcie! Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a dżin uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność.
Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Udalryk to słabuje na